Uwaga! Oszukańcze serwisy internetowe oferujące inwestycje w kryptowaluty i na rynku Forex. Cyberprzestępcy, podając się za brokerów inwestycyjnych, nakłaniają do zainwestowania w waluty cyfrowe lub na rynku Forex. Takie inwestycje co do zasady są legalne, ale zanim zaczniemy inwestować, warto zapoznać się z zasadami dotyczącymi tego typu działalności. Można dużo zyskać, ale można też wszystko stracić. W sytuacji, gdy kontaktuje się z nami przedstawiciel rzekomej firmy inwestycyjnej i proponuje nam inwestycje, które rzekomo nie wiążą się z żadnym kompletnie ryzykiem, a tylko z wysokimi zyskami, wówczas od razu powinna nam się zapalać czerwona lampka. Niestety każda inwestycja, nawet pozornie bardzo bezpieczna, zawsze wiąże się z ryzykiem. Dla przyciągnięcia uwagi i uwiarygodnienia treści w reklamach wykorzystuje się wizerunek tak zwanego przeciętnego Kowalskiego, który szybko zyskał dzięki współpracy z pośrednikiem lub znane twarze. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że zamieszczane w internecie zdjęcia osób sławnych, które nagle się wzbogaciły, są zamieszczane bez ich wiedzy. Oszuści wykorzystują to po to, aby uwiarygodnić informację, którą nam chce przekazać, mówiąc o tym, że możemy bardzo szybko się wzbogacić. Nie wierzmy tym sygnałom. Takie informacje na pewno są fałszywe. W ostatnim czasie cyberprzestępcy przez telefon namawiają ofiary do zainstalowania aplikacji w smartfonie lub komputerze, dzięki którym de facto kradną z konta ofiary pieniądze. Żaden poważny pośrednik, broker finansowy nie namawia swoich klientów do instalacji jakiegokolwiek oprogramowania, zdalnego pulpitu czy też innych narzędzi, za pomocą których przejmuje kontrolę nad komputerem czy urządzeniem swojego klienta. Jeśli natrafisz na artykuł lub skontaktuje się z Tobą osoba informująca Cię o możliwości uzyskania szybkich i wysokich zysków, konieczności instalacji aplikacji na komputerze lub telefonie, dającej możliwość automatyzacji operacji, wsparciu doświadczonego analityka w obsłudze aplikacji i procesu inwestycyjnego, daj sobie czas. Zachowaj zdrowy rozsądek i dużo ostrożności. Nie ulegaj presji. Nie daj się skusić pozornie atrakcyjnymi ofertami. Nie działaj pod wpływem chwili. Lepiej sprawdzać wiarygodność osoby, która do nas dzwoni. Zweryfikować w internecie opinię o instytucji, na którą się powołuje. Na przykład w połączeniu z terminami oszustwo czy wyłudzenie. Jedna strona z opiniami nie wystarczy. Jeżeli podejrzewamy oszustwo, możemy skontaktować się ze swoim bankiem i powiadomić policję. Nigdy nie udostępniaj nikomu danych do logowania w bankowości elektronicznej i mobilnej oraz danych poufnych dotyczących Twoich kart płatniczych. Nie przesyłaj nikomu skanów swojego dowodu osobistego. Nie instaluj nieznanego oprogramowania na urządzeniach, z których logujesz się do bankowości internetowej. Sprawdź, czy instytucja broker nie została umieszczona na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego. https://www.knf.gov.pl dla konsumenta ostrzeżenia publiczne.